dobry. Piękny dziś dzień mamy i dzisiejszego vloga zaczynamy od spaceru właśnie i korzystania z tej pięknej pogody. Dziś ostatni dzień, do godziny 19 nie pada, więc oszukiwańcza dzisiaj jestem. Ostatnio we vlogu powiedziałam, że ci, którzy przyjeżdżają na parking nad te moje jeziorko tutaj w okolicach, to są oszukiwańczy i ja dzisiaj też jestem oszukiwańcza, bo przyjechałam sobie samochodem. Z przypadku Julkę musiałam podrzucić na parking, bo wczoraj młoda była na drineczku, więc nie wracała do domu samochodem. Więc dziś potrzebuję samochodu do pracy, pojechała do pracy, więc musiałam ją odrzucić. A my z tą młodą Tośką idziemy sobie w góry. Dziś jest dość wietrznie, więc oczywiście nie wzięłam mikrofonu, więc nie będę pewnie za dużo mogła się do Was odezwać, ale widoczki oczywiście pokażę. Forma taka 2 na 10 bym powiedziała. Już widzę, że to jest forma 2 na 10, bo ja dzisiaj pełna energii mówię, nie, idę na hike, przekładałam go, idę w góry, wyżej w góry. Ale słuchajcie, idę już pod pierwszą górkę i już wiem, że będę kurwić. Więc ja sobie będę szła do góry i pokurwić trochę, a do Was się w międzyczasie może gdzieś tam odezwę. Jakieś widoczki. Wziąłam ze sobą drona, chyba trochę niepotrzebnie, bo naprawdę jest dość wiecznie dzisiaj, ale wieje ciepły wiatr. Więc pewnie nie uda mi się go puścić, ale kto wie, jak to będzie na szczycie. Tylko jeszcze nie wiem, na jakim szczycie. Idę. Gdzieś idę. W pizu. Jak zwykle. Modlę się, żeby to słońce nadal było za chmurami. Za gorąco. Dzisiaj jest pogoda nad morze, nad jezioro. Niekoniecznie na góry. Duchota. Ale wiem, przepięknie to wygląda. To tło jest po prostu jak z jakiejś tapety. Jak po gruzie miałam już pierwszy przystanek na Pićku. Ciężko mi dzisiaj, dzisiaj bez formy jakoś, ale chciałam iść tutaj z tyłu za mną, bo jeszcze nigdy tutaj nie byłam i nie byłam też jeszcze tam w głębi, są takie góry. Jak patrzę na te, to płaczę. To mi się tam nie chce. Ale jak wiem, że zobaczę tamte, to też będę płakać. Plan był taki, żeby iść tutaj wyżej. Mówię, a przejdę sobie od jeziorka tutaj górą, pójdę szczytami zamiast krzakami, bo teraz żeśmy z Tośką zrobiły kilometr takimi krzakami, że Matko Bosko, co tu się stanęło. I się zrobiłam jak młoda głupia, bo słuchajcie, wyszłam nad jeziorko, na którym byliśmy, pamiętam, z Januszem i ja tutaj byłam sama. Wyszłam nad swoje jeziorko nad domem. To jest po prostu niemożliwe. I tak nie byłam tam na górze, więc chyba się jeszcze tam wpakuję, jak będę miała siłę. Jestem wypompowana. Co ja w ogóle odwaliłam, to mała bania.
doszłam, moi drodzy. Doszedłam na górę, na której nigdy nie byłam. Zawsze szliśmy tam, na ten szczyt, a nigdy tu. I zawsze chciałam zobaczyć, jak tu ten szczyt wygląda. Wygląda byle jak. Dużo leśnego takiego runa, troszkę wiaterku. No widać te wszystkie jeziorka. W zasadzie, jak się dobrze stanie z każdego kąta tej góry, to widać 3 dokładnie. Jest, jest, piękny! Ja cię pierdzielę. To orzeł był. Wiadomości, moi drodzy. Pierwsza jest taka, że jak porządnie odpocznę, zmoczę się na dole w jeziorku i napełnię sobie butelkę z wodą, to prawdopodobnie dojdę do parkingu i przeżyję. A zła wiadomość jest taka, że niosłam ze sobą ponad 2 godziny drona pod górę. Nawet baterię wymieniłam, ale nie włożyłam do niego. Nie mogę. Ale debil Natalia nie włożył do niego karty. Karty pamięci. Nie dość, że weszłam na tą górę. Szłam 2 godziny zamiast 40 minut, bo się kurwa drogi pomieszały. Nie wierzę w to. To jeszcze nie wzięłam karty do drona. Po prostu super. Machę się, kawałki dam. Tosia chyba głodna, bo w domu tak marchewek mocno nie je. No. Dobra, odpoczniemy trochę. Zejdziemy kawałek na dół, znowu odpoczniemy. Przed deszczem, przed 19 zdążymy dojść. W ogóle dzisiaj jest taka kiepska przejrzystość powietrza. Nie widać Romstad z gór, nie widać w ogóle praktycznie. Au, co mi tutaj łazi? Mnóstwo pająków w górach, mnóstwo. Po prostu dzisiaj co chwilę się obtrzepywałam. Cudownie zimna woda gdzieś tam z tych strumyczków ścieka. I jałowca w brud. Będę zmuszona, miałam nie jeść orzeszków, bo mówię, mam mało wody na powrót. No i będę musiała zjeść wszystkie, a nie, wezmę sobie woreczek. Jałowiec i spróbuję gina zrobić. Gina Aladyna. Zajdę do domu, zaleję bimbrem. Jałowca, zobaczymy, czy się gin zrobi. Wreszcie doszłyśmy. Ostatnia prosta do samochodu i nie żałuję, że tu samochodem przyjechałyśmy. Słuchajcie, zaczęło kropić, a już sobie pomyślałam, no to teraz hyt do fiordu na ochłodę, bo w fiordzie przecież wrzątek 14 stopni, ale chyba nawet przez ten deszcz nie będę musiała. Chodź Tosiulka, jedziemy. Tosia nie lubi jeździć samochodem, ale już jest też zmęczona. Do domu i do zobaczenia jutro.
Dawno cię nie było we vlogu. Chodź, kitka do panci. Chodź, dzikusie. Chodź, bierz swojego Jerzego. Chodź, bo konkurencja idzie. Żandarm. Cześć, żandarm. Ty jesteś często we vlogu. Cały czas, nie? No dobra, nie ma to jak perfekcyjne światło dzisiaj. Sponsorem światła jest oczywiście moja zarypista pogoda. Zmieniłam telefon na kamerę i chyba będzie ci już lepiej. Jest parę rzeczy dzisiaj, które chciałabym zrobić tak naprawdę. Chciałabym zrobić krem z dyni, bo już tęsknię za tym smakiem, a mam dwie dynie Hajkido, które muszę upiec też i do sałatki, do kremu z dyni, ale to na obiad. Mam też rzeczy, które ciągle mnie gdzieś tam w kółko irytują, bo gdzieś tam leżą, gdzieś muszę je poukładać, a ciągle tego nie robię. Mam też, chciałabym się spakować do Włoch, chciałabym w końcu coś zabukować. U mnie na łóżku leży właśnie komputer, bo zauważyłam, że wpadł całkiem fajny hotel na pewnej wyspie włoskiej, więc cholera jasna, no jeszcze się gryzę do końca, jeszcze tak nie mam do końca planu na Włochy, a ja jestem dziewczyną, która lubi planować, więc czuję taki lekki niepokój spontanu tego wyjazdu, ale zanim cokolwiek zrobię, to najpierw coś zapiszę, co mam zrobić, żeby nie odbiec za bardzo od tematu. Ja sobie kupuję takie planery, weekly planery i tam codziennie sobie rozpisuję. Bo jak ja sobie nie zapiszę i nie odhaczam, to po prostu latam jak kot z mecherzem. Trochę tu, trochę tu, trochę tu. A i tak te rzeczy, które najbardziej mnie wkurzają, nie są zrobione. Dlatego zaraz to zrobię, a będę też robić całkiem ciekawe rzeczy. Myślę, że każdy może z nas ma tam jakieś pochomikowane rzeczy, pamiątki, bo ja u siebie w mojej magicznej szafie, u której też pewnie za vlog lub dwa będzie zmiana garderoby i też pewnie wspomnę, bo na razie jest tu kipisz. Tutaj na górze trzymam, słuchajcie, rzeczy pamiątkowe. Moje, mojej rodziny, Julki. Tam są cuda na kiju i chyba czas po prostu zorganizować dużo lepiej te pudełka pamiątek. Mam takie pudełka dwa i Julka ma jeszcze jedno u siebie właśnie w pokoju. I wcześniej było tak, że dzieliłyśmy, że wszystko wkładałam po prostu tak na opak. Mam też tam jakieś na przykład takie ładniejsze kartki. Nie zostawiam wszystkich kartek urodzinowych, ale na przykład takie rękodzieło od Katarzyny mam zachowane. Mam, słuchajcie, Julki zęby w pudełeczku mleczne. Nie wszystkie, ale te pierwsze są. Także tu jest naprawdę jakiś pępuszek Julki, jakieś buciczki na pewno tam są. Są tam takie po prostu sentymentalne rzeczy, ale czasami tych sentymentów zbiera nam się zdecydowanie za dużo, dlatego muszę je dzisiaj posegregować i stwierdziłam, że po prostu w jednym pudełku założę inną kategorię. To są po prostu kategorie podróży, bo czasami nam coś wpadnie z podróży i ja i Julka nie chcemy się z tym rozstawać. Adrian nie ma z tym żadnego problemu, ja mu nic nie jest potrzebne. Adrian zbiera bilety lotnicze po kieszeniach, a później je piorę w pralce i trzeba je wyrzucać. Także zabiorę się dzisiaj za pudełka pamiątek. Ile w ogóle tego jest, a zwłaszcza kartek. Chyba Julka jest troszkę zbyt sentymentalna. No nieźle. O matko, moja mała Juleczka. Jakiś album, jak pierwsze te pisanki miała jakieś. Wiecie, co to jest? To jest mój pamiętnik. O, zobaczymy pierwsze hasło w ogóle. Z 2000 roku mamy 24 lata temu pamiętnik. Choć miłość jest czasem smutna i trudna, nie narzekaj na los, bo po latach zrozumiesz, że miłość jest cudna pomimo swych cierpień i trosk. Ale będzie mi to fajnie naprawdę przeczytać. Aż się łezka w oku zakręciła. Znowu kartka. Julki ulubiony wierszyk, kogucik i złoty grzybyczek. Proszę bardzo. W ogóle też ciekawym pudełkiem jest to pudełko ze szpitala. To była taka typowa wyprawka, kiedy ja lodziłam Julkę w 2006 roku. Dostawało się tu jakieś takie skarby ze szpitala. To są budki zrobione przez moją mamę. Pierwsze budki Julki w ogóle. Tutaj jeszcze mamy coś z Chrztu Świętego na pewno. Cyferki z Julki. Proszę bardzo, Julki obrączka, opaska ze szpitala tu jest. Jest tu mój test ciążowy, pępuszek Julki. Tylko wszystko jest po prostu tak rzucone niepotrzebnie.
Tutaj są łapki, które Julka miała w szpitalu, żeby się nie drapała, bo ja przez pierwsze dni nie obcinałam Julce paznokcie, a dzieci lubiały się drapkać po, no mnie drapać, albo po piersiach, jak karmiłam, albo właśnie siebie po twarzy, więc Julka miała czasami takie łapeczki założone. To jest coś chyba z komunii i z tortu. A są tutaj nawet też studniówkowe nasze 2004 i 2005, moje i Adriana broszki studniówkowe. Kasety VHF, zakończenie mojego przedszkola tu jest. Proszę bardzo, proszę Państwa, no tutaj to się dzieje. To rybeczki Julki. Co tutaj mamy? Słuchajcie, tu są życzenia od moich rodziców. Na moją 18 dostałam na takich pergaminach i do tej pory to mam. A mam lat 39. W innym pudełku u Julki też, o, taka skarboneczka z Holandii. Spinner, kiedyś się dzieciaki spinnerami bawiły. Pierwsza MP3, Hello Kitty, Julki, aparat. Czy właśnie jakaś kartka tu od Katarzyny. Kiedyś takie różne dziwne rzeczy się wyciskało. Zobaczcie, ona też nieźle chomikuje. Grzechotkę gdzieś robiła coś. No, opaski z hotelów All Inclusive Me. Nieźle. No nieźle, moi drodzy, nieźle. Tylko to wszystko trzeba teraz ładnie poorganizować. Pięknego, ja troszeczkę rozgogolona, bo ubrałam się już od razu tak, żeby zrobić sobie jogę albo iść pobiegać, bo taki jest plan. Dopiero wstałam, mamy godzinę 13, piję kawę, już drugą. Jestem po rozmowie z moją psiapsi, z którą wybieram się do Włoch i bardzo, bardzo się cieszę. Jesteśmy umówione na sobotę na dłuższą rozmowę, żeby sobie, wiecie, ciuchy przygotować, jakieś takie sprawy organizacyjne, aperole przed lotniskiem, aperole po lotnisku, trzeba to wszystko trochę obgadać, co robimy, gdzie śpimy i jak się zdecydowaliśmy na... Musimy się zdecydować w końcu na jakiś nocleg i jakiś taki troszeczkę plan zrobić, żeby później nie zostać z niczym i przypadkiem nie siedzieć w Rzymie. Piekę chleb dzisiaj poza tym i trochę jestem taka uwięziona, nie mogę jeszcze wyjść z domu. Ten chlebek nazywa się chlebkiem życia. Oczywiście mi paruje. Chleb zmieniający życie, czyli z samych orzeszków i tak dalej, więc go piekę teraz na ruszcie. W zasadzie on się trochę tak suszy, musi się jeszcze troszeczkę posuszyć. Przez to, że jestem tym chlebem ograniczona i nie mogę sobie wyjść wtedy, kiedy jest w miarę normalna pogoda i nie pada z domu. Chyba się postawię. Także jak trzymam kamerę w ręku, to się trzęsie obraz. To zrobię sobie obiad. Na obiad dzisiaj znowu będą resztki. A nie resztki, ale muszę wykorzystać parę rzeczy. Dostałam od koleżanki sos własnej roboty, taki pomidorowy, więc go wykorzystam. I zrobię taką zapiekankę z mięsem mielonym, sosem pomidorowym. Ziemniaki pokroję, cukinię pójdę ze szklarni swojej, przyniosę. W ogóle moje pomidory już bardziej dojrzewają. Zjedliśmy już chyba ze 4 albo 5, więc czas i tam zajrzeć. Przyniosę trochę cukinii, zrobię zapiekankę z ziemniaczkiem, cukinią, mięsem mielonym takim podsmażonym jak do spaghetti. Ja bym do tego jeszcze dała pieczarki, ale moja rodzina nie lubi, więc nie będzie pieczarek, ale pokroję z boku ogórka kiszonego, bo wydaje mi się, że ogórek kiszony gdzieś tam z boku na talerzu też będzie pełnił jakąś tam funkcję dodatkowego warzywa.
I tak będzie wyglądało. Posypię to wszystko serem żółtym, zapiekę i będzie ok. Może troszkę szybciej wezmę ziemniaczki w talarki, pokroję i zagotuję po to, żeby lekko zmiękły i nie musiały siedzieć aż tyle w piekarniku, bo mięso mielone też będę podsmażać na patelni na troszkę, więc przerabiam jedzonko, żeby później mieć lżej. Ponura. Jeszcze deszcz zaczął padać, a raczej kropił, ale 4 km wystarczy dzisiaj. Nie mam siły na więcej. Dupa ciężka. Tydzień przerwy i człowiek już ma wrażenie, że musi wszystko zaczynać od początku przez tą moją miesiączkę tak naprawdę, ale przyjdę do domu, zrobię sumiennie jogę zrobię sumiennie i sumienie swoje uciszę, ale dobrze wrócić, bo tak jesień, zawsze lubię coś nowego na jesień zaczynać. To nie nowe, stare, ale przez całe lato nie biegałam, więc czas wrócić. Pobiegane, pojogowane. Tak wygląda moja zapiekanka. Trochę mam wrażenie, że jest mało sosiwa, więc dorabiam z jednej łyżki mąki taki beszamel, sera żółtego. Tak wygląda mój chlebek. Jest, powiem wam, twardy. Wieczorem go rozkroję i spróbuję kanapkę. Chleb zmieniający życie. No zobaczymy, czy zmieni się moje życie. Przede wszystkim na lepsze. A tu przed nami, proszę bardzo, trochę mnie muzyczka zagłusza, ale mam nadzieję, że mnie słychać. Tadam! Jesienne dekoracje. Zatęskniłam już za wiosennymi, jesiennymi szpargałami. Taki piękny wionek na drzwi. Jeszcze nie wiem, czy będzie wisiał tutaj w pokoju, czy na dworze, kiedyś z promki. Cel był taki, żeby wykorzystać te wszystkie plastikowe owoce, ale jakoś teraz mi się spodobał, że nie jest też taki cały, zapełniony. Mam też wianek, którego mam ogromny sentyment. To jest wianek zrobiony przez Katarzynę i już jest tak dobrze zużyty, ale lubię jego klimat, taki leśny, tajemniczy. Nie wiem, co zrobię, czy jeszcze go będę wieszać, czy nie. I mam jeszcze jeden wianek, o taki, też fajny i chyba zawiśnie u nas na kominku. Chyba w zeszłym roku też wisiał na kominku. Widzę, że gdzieniegdzie trochę odstaje, ale wszystko można jakoś tak w miarę ogarnąć. Mam też dużo dyni robionych też na drutach z poprzednich lat. Bardzo też je lubię. Takie. One nie na drutach, tylko na szydełku były robione. I pamiętam, że moja mama w okresie właśnie jesieni często przyjeżdża i zrobiła im takie pytki. Też robiłyśmy właśnie wypełnienia ze starych poduszek. Służyłyśmy fajne dynki, nie? No, też je lubię właśnie. Będę miała mało, to może jeszcze właśnie sobie z mamą moją usiądę. Obejrzymy jakiś polski, dobry, stary film. I dorobimy dyniek. A tak naprawdę to tęskniłam za jesiennymi kubeczkami, bo już jakoś tak kawusia w takich kubeczkach, nie? Byłaby fajna. Więc muszę się troszeczkę jeszcze tutaj pobawić w zmianę otoczenia. I tak naprawdę nie kupiłam w tym roku nic na jesień. Jeszcze nic nie kupiłam. Ale będę używać swoich rzeczy z poprzednich lat, które mi się trochę tego wszystkiego już też na jesień uzbierało. Poza tym też lubię sobie chodzić gdzieś tam na pole, gdzieś jakieś suche paprotki i kwiaty pozbierać i przynosić do wazonu. One są też super. Thank you.
ja nie mogę się zmieścić do plecaka, pakując do Italii, tak Julia nie może zmieścić się w swoją szafę. Przez co zmieniamy trochę paksa i będziemy robić coś innego u Julki w szafie. Mam takie tło, że nawet chyba nie powinnam nagrywać w tym pokoju, bo tutaj to tylko, jak to prawdziwa madeka mówi, nic tylko nasrać i przyklepać, prawda Tośka? Ja przy okazji zamawiania Julki szuflad zamówiłam nowy zaparzacz, niby do kawy, ale używam go też do ziół, jest super, bo już to już jest trzeci mój, ja zbijam to namiętnie, bardzo często. Nowego woka, bo mój się już dobrze zużył, więc będzie nowe gotowanko, nowy wok i jedną taką tacę. Muszę ją otworzyć, żeby wam pokazać. To nazywa się Snurrap. I to jest taka taca, która się będzie w lodówce obracać i z której będzie łatwiej wyciągnąć mi pierdeliard słoiczków, które mam zawsze ponapoczynane, pasty, curry i różne inne dziwne rzeczy. Także tak wyglądać będzie. Do nowej lodówki jak znalazł, tylko jeszcze nie ma nowej lodówki, ale taca już jest. Taksy z Ikei są na tyle fajne, że rosną razem z potrzebami. Teraz Julka odkryła, że ma za mało miejsca. I co ty zmieniłaś tak właściwie? Tu miałaś po tej stronie półki, prawda? Tak. O takie zwykłe półki. I teraz co sobie zaplanowałaś? Trzy szuflady nowe. Będą trzy nowe szuflady, jedna zostaje zawsze na dole, w paksach muszą być te koszyki, nie? Tak, ale są drzwi. Tak, ale zostawia sobie tutaj te krótkie rzeczy na tej stronie, długie przenosi tam i tutaj będą trzy szuflady, które jeszcze nie mamy niestety zmontowane, ale zaraz będą, pokażemy jak już skończymy zmontować. No i pozbędzie się tych koszyków, może będzie bardziej tak uporządkowane, więc zostaje to na górze, tylko że tutaj w tej jednej części będzie miała same króciutkie rzeczy. Tak to sobie wymyśliła i tak te paksy w zasadzie do potrzeb można zmieniać, co nie? Julka w szafie też trzyma barek, teraz już nie będzie miała miejsca na barek. Przepraszam widzowie. Wiesz, bo zawsze widzowie myślą, że ty jesteś taka grzeczna, ułożona dziewczynka, a to proszę, barek w szafie, co tutaj mamy? Martini. Tutaj jest winko od koleżanki, która ci skądś tam przywiozła. Z Grecji, tak, na setkę. No i wódka, a daj tu wódkę, jeszcze coś pokażę. W Norwegii jest taki przepis, że młodzież do lat 21, prawda? Do 20 albo do 21 mogą pić alkohol tylko taki do 20%, więc Julka ma wódkę 20%, ona jest dostępna w sklepach monopolowych. Jeszcze tak a propos alkoholu. Alkohol powyżej ilu procent? 8? Nie no, więcej, chyba powyżej 5-6% trzeba kupować w sklepach win Monopoly, one monopolowych, takich jak w Polsce, nie ma ich dostępnych w... Nie ma dostępnego wina, jest tylko piwo chyba do 4,5% dostępne w sklepie spożywczym, które można kupić w określonych godzinach, w ciągu tygodnia jest to do godziny 20, w weekend chyba też do 20 albo do 18, nie? Jest jakoś szybciej w weekend. Więc nie ma jako takiego dostępu do alkoholu, wódki się w normalnym sklepie nie kupi, trzeba iść do specjalnego sklepu z alkoholem, tak samo wino. Reszta takich win są bezalkoholowa w sklepach spożywczych, musujące, ale też bez alkoholu. Są dostępne w normalnych sklepach piwa 4,5% chyba do 5%, a reszta piwa, są takie piwa w Norwegii, które mają więcej jak 4,5%, ale niestety trzeba je kupować w sklepach monopolowych. Pana Julia, jak widać, też jeszcze ziewa, a jedziemy dzisiaj, zrobiliśmy sobie wycieczkę, udało nam się wkręcić w ciągu tygodnia do Ani, do fryzjera, tam gdzie ostatnio byłam w maju, bo moje włosy już troszeczkę urosły i słuchajcie, jest taka sprawa, że jak włosy mi rosną, to już w modelowaniu na szczotce tak jakby
długość dociąża już nie jest tak ładnie jak było właśnie i chcę się jechać obciąć na tą samą fryzurę, na którą miałam właśnie pod koniec maja, czyli po prostu z 2 cm włosy jeszcze na pewno sobie skrócę, będzie też mi łatwiej je modelować, rozczesywać. Ta długość jest ok, ale jeszcze mam 2 wyjazdy, szybciej włosy będą wysychać, szybciej w kitkę jakoś tam się ogarną. Będzie z nimi po prostu mniej roboty. Ja też już ma odrost do ogarnięcia, tak, prawda? Tak, duży odrost. Jak widać, prawie nie widać plonu. No, także Julka już też z odrostem dużym jedziemy. Pokażę się wam, jak już się skończę. Jeszcze jedziemy na jakieś małe zakupy. Bo już jesteśmy, już się przeprawiamy tym promem, który wiecznie się psuje, a skoro działa, to trzeba ten czas jakoś wykorzystać i skorzystamy jeszcze z małych zakupów w okolicach tutaj Bratwogu i takich typu, wiecie, bardzo konkretnych zakupów, typu papier toaletowy, jakieś jedzenie do domu. To są bardzo poważne sprawy i bardzo poważne zakupy. Powiedzieć, że właśnie zjadłyśmy trochę pizzy i Julka, zamykając pudełko z sosem, co? Rozwaliła sos. Taka silna dziewczyna, że rozwaliła całe pudełko sosu czosnkowego, wali czochem pizzą w samochodzie, plus mamy nieco plamek. Na szczęście jesteśmy na Zadupiu w obszarze sklepowym. Za chwilę idziemy do sklepu, więc gdzieś pewnie będzie toaleta, żeby napełnić wodę i się troszeczkę wyczyścić, a płaszcz będziesz musiała w domu sobie wyprać. No nie mogę mieć. Dobra. No nie możesz. Możesz. Nikt nie będzie cię wąchał chyba z bliska. Tak wyglądają moje włoski po fryzjerze. Skróciłam je jeszcze troszkę bardziej, bo teraz będę miała dużo większą przerwę. Chyba pójdę dopiero pod koniec stycznia, na początku lutego. Więc sobie bardziej skróciłam włosy, ale oczywiście w gumkę i tak dalej mogę je związać. Zadowolona jestem. Tak frywolnie, o, leciutko. Jest ok. A Jula się myje, żeby ją pokazać teraz. Widać coś? No, też taki miodowy kolorek, troszkę skrócona, odświeżona. Tak, idziemy do sklepu na zakupy.한숨 속에 섞인 감정들이 묘사한 마주치 매교차면 갈피를 못 잡듯이 갈피를 못 잡듯이. 모i drodzy, po fryzjerze ogarnięte. Nie poszalałyśmy dzisiaj po sklepach, prawda? Papier toaletowy po lodzie na koniec dnia. Tak naprawdę dzisiaj byliśmy gluten, lody słodkie, tak na pocieszenie, bo mama zaraz wyjeżdża. Troszkę gotowych obiadków, żeby było lżej, jakieś mięsko, żeby oni sobie tam poogarniali, jak mamuni nie będzie w domku i tyle. I nie kupiłam nic, nie było ani fajnych jesiennych dekoracji w tym Europrice, a tak naprawdę nie miałyśmy już czasu jechać dalej i nie chciałyśmy się za bardzo stresować, wolałyśmy ten dzień tak na luzaku, nie? Bez spiny i bez gonienia na te promy. I tak już jest bardzo, bardzo późno, bo jest godzina 18 u nas. Dlatego ja już będę kończyć, bo jeszcze będę dzisiaj na pewno w nocy montować tego vloga w nowej fryzurze. Będę jechać, podbijać za chwilę świat. Pewnie już jak wy widzicie tego vloga, to ja sobie siedzę w Italii i piję Aperola. I takie rzeczy możecie oczywiście śledzić na Instagramie. Tam was serdecznie odsyłam i zapraszam, a my widzimy się już za tydzień chyba w niedzielę. Tym razem nie wiem, czy to będzie wieczór, czy ranek, bo oczywiście wrócę po Italii, wrócę trochę do pracy. Będę miała mamę na odwiedzinach, więc mój czas montowania vlogów może troszeczkę ulec zmianie. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Do zobaczenia. Żegnam się. Żegnamy się z wami. Do zobaczenia już w kolejnym vlogu z Italii. Ja nie będę. Ale ja będę. Ale ja nie. Ale ja. Ale ja nie. Maybe you can feel the pressure that I've been living on. I can say that it's been